Czy nie wiem, czy w ogóle płynąć, bo jest to opcja, że nie wrócę na święta wtedy. Jest... Właśnie w takich momentach zaczyna się walka z czasem. Pytarzy, bo karetka na bombach leci. Siemano, co niektórzy już znają pewnie ten kadr ze złożonym daszkiem, ze stalą, która tutaj leży z poprzedniego filmu, także wpadnijcie zobaczyć poprzedni materiał. Był atak zimy, było ciekawie, było grubo, a teraz bierzemy się do pracy i czekamy na podjazd pod Suwnicę, żeby to zdjąć. Panowie właśnie skończyli rozładowywać auto przede mną, także teraz ja wjeżdżam i będę zdejmował. Aktualizacja. Załadowałem w Poznaniu pojemniki na meble czy coś w tym stylu. Właśnie przyjechałem je zrzucić. Zrzuciłem i uciekam sobie stanąć chyba gdzieś tam w okolicy tej firmy, w której mam ładować, albo przed nią, bo widziałem, że tam auta stały chyba. Z tego co czytałem na goglach, tak samo stale coś mi się przyczepiło. Także lecimy już ładować paletki do Szwecji i do Was teraz przez Gdynię, Karskronę, że miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Oj, świateł nie włączyłem. Pyk. Do widzenia, firemko. Bardzo niemili ludzie. Przyjechałem wczoraj o 23 z groszem. Auto. Były chyba ze dwa. Dostałem karteczkę. Teraz mam czekać około godzinki. Także chwilę poczekamy. No aut jest dosyć sporo, ale to myślę, że do czepa więcej czeka niż do CMC. O, stoję sobie tutaj. Się przytuliłem wczoraj do krawężnika i stoję. Także wygląda to tak. Będę wjeżdżał niedługo. Także mam nadzieję, że pójdzie w miarę sprawnie. Zobaczymy. Pani powiedziała, że jak na razie godzinka, może trochę ponad godzinka oczekiwania, bo mają pauzę, bo jest trochę aut. Są dwa czy trzy auta przede mną, więc chwilę to potrwa, pewnie zanim załadują. A ja ładuję i dzisiaj już do portu w Gdyni i płynę do Karskrony promem nocnym o godzinie 21, znaczy tak jest w teorii. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Naczepka już przygotowana, ładnie deseczki pozdejmowane. Tu jest plandeka odpięta dołem, tylko ją popuścić. Pasy też już założone w razie co. I co, teraz będę tylko czekał. Aha, wczoraj jakieś kosze ładowałem na kółkach. Wszystko latało po tym, po samochodzie, bo założyli tylko takie deski, które no niestety nie wytrzymały obciążenia i jechało się jak z jajkiem, nie? Jest wszystko, o, proszę bardzo, następna część dechy. Plastikowa, metalowa. Aluminiowa część deski normalnie odleciała. Także, no, panowie, ciekawie, narobiłem sobie szkód i nic więcej. I tak oto załadowałem paletki. Teraz pędzę już do portu. Tylko jedyną przeszkodą jest to, że jest godzina korka. I z 40 km nawigacja twierdzi, że około 2 godzin będę jechał, a zostanie mi wtedy 30 minut na odebranie biletów do ostatniej puli. Nawigacja znalazła objazd drogą krajową i twierdzi, że mam nadłożyć 15 km, ale zaoszczędzić tym samym 40 minut, więc no zobaczymy. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że damy radę jakoś to objechać, załatwić, bo no nie uśmiecha mi się płynąć jutro rano, czy nie wiem, czy w ogóle płynąć, bo jest to opcja, że nie wrócę na święta wtedy. Jest przypał i to konkretny. No i utknąłem w pierwszym korku. W pierwszym spowolnieniu. 1,3 km do ronda.
nawigacja twierdzi 12 minut. Jest 18.03, zobaczymy jak będzie w praktyce. Miałem w tym momencie już wjeżdżać na terminal promowy, a ja mam jeszcze godzinę jazdy, 34 km. Zobaczymy. Właśnie w takich momentach zaczyna się walka z czasem i to, czego najbardziej nie lubimy, czyli ciężkie wybory. Czy jechać, czy nie jechać, zawracać, objeżdżać, stać w korku, czy tworzyć cokolwiek, nie? Porażka. Faktycznie te opóźnienia wyglądały tak, jak podaje nawigacja, to by było super pięknie, elegancko. Bo w porcie będę na 19, ale zobaczymy, bo jeszcze mnie czeka wyjazd na estakadę, która jest równie zakorkowana. Bo jest jakiś wypadek prawdopodobnie. Nie wiem, nie dopytywałem. Od razu się wziąłem za szukanie objazdu, więc nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Na razie jadę, jestem naprawdę zestresowany, ale z drugiej strony pełen dobrej nadziei, że to wszystko wyjdzie, wypali, popłynę dzisiaj i już do końca tygodnia będzie wszystko dobrze, bo jak wiadomo są święta i zawsze lubi się wszystko spierdzielić, nie? Moi drodzy, większa połowa już za mną jest, jakby nie patrzeć, poszło sprawnie, nadal na 19 pokazuje w porcie, do portu 18 km, a czas jazdy 34 minuty. Także i tak jest bardzo niedobrze, ale zobaczymy, co nam los przyniesie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak samo jak teraz. A tu na razie jakieś grube przebudowy widzę są. Także ciekawie. Panowie zwijają coś. Ja jeżdżę po jakichś uskokach dziwnych. Oj, wyjeżdżamy na normalną drogę. Za 3 km wjeżdżamy na obwodnicę, którą właśnie objeżdżałem, bo jest zakorkowana, także zobaczymy, co tam się będzie działo. Tak, nie chcę was kłamać, ile jest dokładnie, ale spójrzcie tylko na ten widok. Tutaj są 2 czy 3 pasy w jedną stronę i tamten korek się tam nie kończy. Tam również się nie kończy, także to jest porażka totalna, nie? Co tutaj się wydarzyło. Wydarzy, bo karetka na bombach leci. Nie no, to jest porażka, co tu się dzisiaj wydarzyło. Cała estakada praktycznie od samej Gdyni, od portu, od kierunku portu stoi. Także jest grubo. Ja zjeżdżam jeszcze jakoś płynnie. No poszło, 7 km zostało. Na 19 powinienem być. Więc jak w mieście wszystko jest przejezdne, to no zdążę na promik jeszcze z dużym zapasem czasowym. Udało się, znaczy jeszcze się nie udało. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, a teraz macie piękny widoczek na Gdynię. Udało się, stresu co nie miara, ale jest Stena Line, port Gdynia. A tutaj już linie do wjazdu na prom. Promu jeszcze nie ma, czyli jestem dużo przed czasem.
No, 2 godzinki do odpływu, jakby nie patrzeć, do odbicia od brzegu. Na miejscu pewnie około 7:30. A ja teraz idę odebrać sobie bilety bookingowe dla ciężarówki i dla mnie. Bony na jedzonko. No i wjeżdżam. Parkuję na promie. Idę odłożyć swoje rzeczy do kabiny, do kajuty. Idę się najeść i spać. Dotarłem na Szwecję. Skoro jestem zadowolony, to znaczy, że wszystko się jak na razie układa. I faktycznie tak jest. Jestem teraz w fajnym miejscu, piję sobie kawkę. A fajne miejsce to mniej więcej znaczy to, że tam sobie zaparkowałem i przyszedłem przejściem, powolonym drzewkiem i stoję w miejscu takim. Takie fajne widoczki można podziwiać na większości szwedzkich parkingów, jakby nie patrzeć. Także ja sobie teraz pochodzę, chwilę się przewietrzę. Auto też się wietrzy, bo troszeczkę się zrobił smrodek. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, strzel łapeczkę, a teraz walnę taką małą autopromocję. Jeżeli interesuje Cię więcej treści, które udostępniam, możesz wejść na TikToka Mercesik Podłoga Live oraz na Instagrama, który nazywa się Mercesik on the Road. Tam możecie zobaczyć trochę więcej, jakieś zdjęcia, jakieś TikToki, jakieś ładne widoczki, nie tylko ze Szwecji, bo są również z Finlandii. Jest traska z Finlandii, parkingi finlandzkie są pokazane, też ładne widoczki są. Także ja już nie przedłużam, lecimy z trasą dalej, ja piję kawkę i uciekam. Pojechałem z poletami z czepka na firmę. Stoję sobie, jakby nie patrzeć, na ulicy. Mamy taki ładny, piękny znak. I idę sobie poczekać chwilę jeszcze w autku. Auto jest już rozplandeczone. Ja przywiozłem coś takiego. A są duże paletki 1200 na 1000 mm. Te tak zwane owocówki produkowane w Polsce. A jak tylko sobie pójdę do kabiny, to Wam opowiem ciekawą historię. Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, jakby nie patrzeć, nie? Przyjechałem, nic się nie działo, a teraz wyjechałem i jest dupa, no niestety, jest korek jakich mało, nie? Niby patrzyłem na Google, 3 wypadki są zgłoszone, nie wiem ile jest faktycznie tego korka, wypadków i tak dalej. No ale jest ciekawie, a już Wam opowiadam historyjkę. Sprawa wygląda tak, że jak już odczekałem swoje na tej ulicy około godziny, to się poszedłem zapytać do biura, czy mogę wjechać do środka, żeby nie stać jak cymbał na ulicy. No i pozwolili mi, wszystko ładnie, pięknie, na co wózkowy do mnie przylatuje i mówi, że jest w tylu językach napisane, że jest po polsku, szwedzku, rusku i angielsku i tak dalej, i czego ja nie rozumiem, że mam czekać na tej ulicy. Mówię, no dobra, no ale już tam stoję godzinę, wszyscy mnie wymieniają, tam sobie trochę trąbią, no to tak bez sensu, żebym tam stał, jak macie cały plac pusty. To najpierw przyjąłem zjebkę, że w ogóle wjechałem przez znak stop. No i okazało się, że pan wózkowy jest z Polski, wszystko mi ładnie, pięknie wytłumaczył. Powiedział, że jak do 16:50 mnie nie ściągnie, to będę tu i tak kwitnął do 18:50, bo on ma przerwę. 2 godziny, ale przerwę. Nie wiem, o co chodziło. Ale koniec końców wszystko się udało, zostałem ściągnięty. Zjebkę przyjąłem, nerwy straciłem. Wszystko na swoim miejscu. A teraz kwitnę w korku. A wy... pooglądajcie sobie jakieś widoczki może z trasy, co? We'll be right back.
No niby jestem na miejscu. Bestia stoi, tam się ktoś spina. Ale najlepsze jest to w tym wszystkim, że są 4 stopnie na dworze, a tu się dzieje coś takiego. Ciekawie, nie? A tutaj jeszcze rozumiem, jak jest to błocko. Ale no na asfalcie myślałem, że jest sucho. A tu dupa. Masakra po prostu. Kurde, aż widać, jak się wszystko świeci. Zobaczcie, to lekko dodam gazu. No i dupa. Nie jedzie. Już tylko posprzątam naczepę i wszystko będzie si. Już wam wszystko tłumaczę. Załadowałem coś takiego, jak wam pokazałem. Nie mówiłem tam nic, bo no nie chciałem mordy nadzierać, jak tutaj ludzie śpią na parkingu przed firmą. A dwa, że przyjechał pan na polskich blachach. No fakt faktem, dziękuję kolega. Ale no jakoś nie wiem, głupie się z tym czuję. Tak gadać do telefonu, bez sensu trochę. Ludzie się mogą dziwnie spojrzeć. Także załadowałem coś takiego, towar jest już pospinany, ja zaczynam pauzę, mały soczek z gumy jagód i do spania. Rano ruszam, nie wiem jeszcze do którego portu pojadę, jak do Karlskrony wyjdzie pewnie około 8 godzin drogi, jak do Ystad pewnie około 9, jak nie 9.30, bo widzicie co jest na drodze dzisiaj, a co będzie dopiero po całej nocy. Także ja idę spać, znaczy zjem, idę spać, a wy się trzymajcie i widzimy się jutrko. Jest czwarteczek, 22 grudnia, godzina 6.24, także wrzucamy bieg, palimy światełka i ruszamy do portu, skromne 9 godzin. Także papa, spora, ja lecę. Autko stoi i jest właśnie myte. A ja myślę, że widzimy się po raz ostatni w tym roku. Więc do zobaczenia za rok. Starym żartem. I co? Czekajcie na filmik. Pewnie w połowie stycznia. Trzymajcie się. Na razie. Don't stop.